W studiu Monika Ziółkowska, a ze mną są... Mitya Bandu i Kacper Fonfrowicz. Tak, ponieważ dzisiaj mamy kolejny, już drugi odcinek naszego dialogu międzyreligijnego. Podczas naszego programu usłyszycie również panią Urszulę Skalną-Rzymkowską, która jest muzułmanką i w wywiadzie, który nagrałam dzisiaj, opowie nam również o tym, co dzisiaj naszym tematem, czyli o życiu po śmierci, czy takie życie w ogóle istnieje i jak ma wyglądać. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Czy istnieje życie po życiu? Znaczy, zdecydowanie można powiedzieć, że istnieje życie po śmierci tutaj na ziemi, istnieje życie w niebie albo w piekle. Jezus powiedział takie coś, że są dwie drogi. Jedna droga jest szeroka i wiedzie na zatracenie, a druga droga jest wąska i wiedzie ku życiu wiecznemu. Więc jest to życie wieczne, ale nie dla wszystkich, tak? Czyli jest jakiś wyznacznik tego, czy pójdziemy do tego nieba, czy nie. No tak, a mnie bardzo ciekawi, jak to jest w buddyzmie, no bo właściwie nie jest to religia, tak, do końca. Czy tam jest coś takiego jak niebo? Co w ogóle się z człowiekiem po śmierci może stać? Odpowiadając na to pytanie, czy jest życie po życiu, jest życie po życiu, jest też, można powiedzieć, że jest życie przed życiem w buddyzmie, tak to buddyzm widzi. Ale tak jak w poprzedniej audycji, jeśli można, to ja bym odpowiedział pytaniem też na pytanie i trochę to rozwinął, jeśli można. Oczywiście. Więc pytanie do słuchaczy też i do nas tutaj w studiu, jakby co my tak naprawdę wiemy na ten temat, a co usłyszeliśmy, w co uwierzyliśmy. Myślę, że to jest dość ważne, dla mnie jest ważne, żeby rozgraniczyć, co ja tak naprawdę wiem, a co przypuszczam, czy w co wierzę, czy co może usłyszałem. I tutaj myślę, że możemy cofnąć się tak jakby o krok i mamy cztery możliwości w zasadzie odpowiedzi na to pytanie. Tak mi się wydaje, poprawicie mnie, jeśli nie mam racji. Pierwsza jest taka, że możemy uwierzyć, że nie istnieliśmy wcześniej, nie żyliśmy wcześniej, żyjemy teraz i będziemy żyć po śmierci, tak? W następnym życiu. I to jest, tak jak Kacper powiedziałeś, to jest nie tylko twoje wyznanie, ale całe chrześcijaństwo i tak. Islam też i judaizm. Chyba by się przyłączył tu. Druga możliwość jest taka, że istnieliśmy przed, żyliśmy przed, żyjemy teraz i będziemy żyli w przyszłości. Więc tutaj można powiedzieć, że to jest buddyzm, hinduizm, ale też co ciekawe, dzisiaj nawet tak poczytałem troszkę o tym, we wczesnym chrześcijaństwie był taki bardzo ciekawy człowiek, Origenes, to się chyba po polsku tłumaczy, i on do IV wieku chyba żył, czy III naszej ery. I on do VI wieku jeszcze on twierdził, że człowiek istnieje, jakby wierzył w poprzednie istnienie człowieka przed tym życiem i też inne ciekawe rzeczy, więc jego też tutaj można zaliczyć do tej kategorii. Później mamy trzecią kategorię, że istnieliśmy, nie istnieliśmy wcześniej, żyjemy teraz i nie będziemy żyć później. Czyli tutaj, jeśli ktoś ma taki światopogląd materialistyczny na życie, nie, no to twierdzi, że nie wiem, świadomość jest taką pochodną tylko mózgu. Czyli nie istnieliśmy i nie będziemy istnieć po śmierci. No i ostatnia możliwość jest taka, że istnieliśmy wcześniej, istniejemy teraz, ale nie będziemy istnieć w przyszłości. No, nie znam takiej religii ani systemu filozoficznego, który by to twierdził. Więc jakby tutaj chciałem tak powiedzieć, że mamy wybór, nie? I możemy tak naprawdę spojrzeć, co tak naprawdę z naszą intuicją, czy z naszymi przemyśleniami, czy obserwacjami, czy nawet doświadczeniami życiowymi i nawet z naszymi doświadczeniami duchowymi, co... Jakby co współgra. Ja dla siebie zdecydowałem, że mimo, że się w Polsce urodziłem, jakby bardziej mi odpowiada ten światopogląd buddyjski, więc zdecydowałem się właśnie na tą drugą możliwość. Czyli, że po życiu jest życie i ono nie jest jakoś bardzo inne, tak? Nie wiem, nie chcę teraz tak, bo dorwałem się do głosu, nie chcę zbyt dużo mówić, nie wiem, czy teraz jeszcze to rozwinąć konkretnie, jak to wygląda, czy za chwilkę. No tak bym właśnie chciała poruszyć to, jak, bo jakby chrześcijański pogląd na to myślę, że większość słuchaczy mniej więcej kojarzy. Aha. Natomiast buddyjski już jest taki dużo bardziej, myślę, interesujący i inny dla nas. No na pewno bardziej taki egzotyczny, przez to właśnie, że zakłada życie przed tym życiem i życie po. I tak naprawdę ten proces nie ma końca. To w buddyzmie się nazywa, mylnie czasem się nazywa to reinkarnacją, tak naprawdę. No właśnie, tak mi się skojarzyło to słowo. To nie do końca jest tak, to może później będzie czas to wytłumaczyć. To jest ponowne stawanie się albo odrodzenie, więc buddyści wierzą, że ten proces nie ma końca tak naprawdę. Więc my jesteśmy tylko jakimś tam, to nasze życie w tej chwili jest tylko jednym z nieskończonej ilości tak naprawdę żywotów, które były przed i które będą w przyszłości, chyba że się wyrwiemy z tego cyklu.
Tutaj buddyzm i hinduizm akurat wspólne to mają, że jakby celem tych religii, z grubsza rzecz biorąc, jest właśnie wyrwanie się z tego cyklu ponownych narodzin, niekończącego się, który zwie się samsarą. I teraz jeszcze jest taka kwestia, jakby czy kto się odradza, bo to nie jest ta sama osoba, prawda? To nie jest, jeśli ja umrę, to nie będzie ta sama osoba według buddyzmu, że będę w tym samym ciele, z tym samym, jakby będę wiedział, kim jestem, to będzie jakby ktoś inny. Nie zagłębiając się za bardzo tak w filozofię, może takie porównanie, które mi przynajmniej tak dobrze to unacznia, jak jest kula bilardowa. Jedna kula bilardowa uderza drugą, przekazuje jej energię i ta druga kula się toczy. Nie można powiedzieć, że ta druga kula jest tą samą kulą, ale jednak została przekazana jakaś energia. Więc tak w dużym skrócie można powiedzieć, że tak to buddyzm ujmuje na tej zasadzie ten cykl ponownych narodzin. No i z tego, co kojarzę, mogę się odrodzić według tej filozofii jako na przykład zwierzę, tak? Teoretycznie tak, chociaż myślę, że w znakomitej większości przypadków człowiek odrodzi się jako człowiek w zależności od swojej karmy, czyli od swojej tak naprawdę od tego etycznego wymiaru swojego życia, w zależności od tego odrodzi się jako osoba o pewnych tendencjach czy predyspozycjach. Widzę, że tu Kacper. Bo ja chciałem pytanie. O to zapytać, czy to jest tak, że w zależności od tego, jak żyjemy, to jako coś innego się odrodzimy według buddyzmu, tak? Tak, krótko mówiąc, jeśli w momencie śmierci mamy świadomość zwierzęcą, to jakby jesteśmy, nie wiem, trudno sobie to wyobrazić, ale są czasem ludzie, którzy żyją tylko powiedzmy alkoholem, seksem i tak naprawdę tylko takimi bardzo podstawowymi jedzeniem, podstawowymi przyjemnościami zmysłowymi, to można powiedzieć, że mają świadomość prawie że zwierzęcą. Taki człowiek teoretycznie mógłby się odrodzić jako zwierzę, natomiast w większości przypadków, mając tą świadomość, którą mamy, odrodzimy się jako człowiek i tak faktycznie w zależności od tego, jak żyjemy, takim będziemy człowiekiem w przyszłości. Dzień dobry, Monika Ziółkowska z redakcji Wierzenia. Czy pani mnie słyszy? Witam serdecznie, tak, słyszę. Dobrze. To może takie pierwsze pytanie. Powiedziałaby nam pani na początek, jak wygląda w ogóle praktyka religijna muzułmanów w Polsce? Jak to jest, czy ich jest dużo, mało i czy oni jakoś się spotykają? Praktyki muzułmańskie, ono jest zupełnie. Na każdym razie wyglądają identycznie. Wraz z tego, że to jest praktyka bardzo indywidualna i sam bardzo dużo wymaga od nas, że tak powiem, życiu prywatnym, więc paradoksalnie bardzo mało osób może to zobaczyć poza najbliższą rodziną. Jeżeli chodzi o takie spotkania z najbliższymi, ze wspólnotą jako taką, na przykład właśnie tak jak chrześcijanie chodzą w niedzielę do kościoła, jak są muzułmanie, chodzą w piątki do meczetu. Mamy taką modlitwę, to nie jest meczet. Ale mamy rzeczywiście te piątek muzułmanie. Przede wszystkim mężczyźni, ponieważ to na nich spoczywa ten obowiązek. Spotykają się w meczecie kobiety, jeżeli zechcą, też dołączają. Jeżeli nie, to nie muszą. Dobrze. Naszym takim dzisiejszym tematem jest życie po śmierci. Czy muzułmanie wierzą w coś takiego jak życie po śmierci człowieka? Absolutnie, że uważamy to za nasz, że tak powiem, troszeczkę też cel życiowy, pośrednio. I jak takie życie ma wyglądać? Życie takie ma wyglądać, to jest jeszcze kolejna wielogodzinna rozmowa, jednakże jest to dla nas prawdziwe życie, to nie jest jakaś wymyślona idylla, tylko rzeczywiście jest to prawdziwe miejsce dla nas, które już istnieje. Życie po śmierci dla nas dzieli się może jakby na dwa rodzaje, do niektórych na dwa etapy. Po pierwsze, dzień sądu zaczyna się od dnia sądu i później zdarza się od tego, czy co na tym sądzie wyjdzie dla każdego człowieka na świecie, albo idzie do piekła, albo idzie do nieba, i to są stworzone fizycznie miejsca, które istnieją już, także tylko że ten czekają na dzień sądu. Osoby, które zasłużyły na to, żeby odbyć jakąś tymczasową karę w piekle, ponieważ w islamie nie ma czegoś takiego jak czyściec, odbywają tę tymczasową karę, a potem są wysyłani do nieba za dobre uczęcie, jakie odbyli. W islamie jest bardzo szczegółowo, jak to wygląda, jakie są kary za różnego rodzaju przestępstwa oraz jakie są nagrody za różnego rodzaju dobre uczynki i tak dalej, więc jest naprawdę bardzo dużo szczegółów. Zdaje mi się z tego, z mojej wiedzy, to wynika, że islam ma najbardziej szczegółowy opis życia przyszłego pośród wszystkich religii na świecie.
Czyli piekło nie jest takim miejscem, gdzie trafia się raz na zawsze, tylko można z niego wyjść. Tak, można z niego wyjść. Nie każdy zostaje tam, nie każdy zostaje tam zawsze, o tak powiedzmy. Dlatego, że to wszystko zależy od tego. Dobrze, proszę mi powiedzieć, jak wygląda pogrzeb muzułmanina? Gdzie się zmarłych chowa i w jaki sposób? Muzułmanie w krajach muzułmańskich, czy nawet nie muzułmańskich, dlatego że w Europie są osobne cmentarze muzułmańskie. Wiem, że z tego co wiem w Warszawie, jeżeli chodzi o Polskę, w Warszawie jest osobny cmentarz muzułmański i Kraków cały czas się o to stara. Jest osobny, nie jest wydzielona albo część cmentarza, albo jest osobny cmentarz właśnie muzułmański. Pogrzeb muzułmanina polega na tym, że jego ciało jest obmywane najpierw, następnie odbywa się, jest zakrywane płótna, więc to polega, jest to bardzo podobne, że to są pogrzeby jak w judaizmie, ponieważ między judaizmem a islamem jest bardzo dużo rzeczy wspólnych. Następnie odprawiana jest modlitwa za tą osobę zmarłą. Jest ona chowana w grobie, ma kamień pod głową, a jego głowa jest w kierunku Mekki. Dlatego bardzo często jest wygrana albo wygrana część muzułmańska cmentarza, albo jest to po prostu cmentarz muzułmański, dlatego że wszystkie groby są skierowane w jedną stronę. Mhm. Czy wy jakoś wspominacie zmarłych? Czy wierzycie w to, że macie z nimi jakiś kontakt? Nie wiem, modlicie się za nich? Modlimy się za nich w islamie, wierzycie się zmarłym, jak nie słyszą. Więc modlimy się za nich jak najbardziej. Modlimy się za ich zbawienie, modlimy się za pomoc. O co chodzi? W islamie bardzo często, w islamie wierzymy, że osoby, które zasłużyły na piekło, ma odbywania swoją karę już w grobie. My wiemy, co się z człowiekiem dzieje tuż po śmierci, więc nawet według islamu, to jest pewnym rodzajem żyje w grobie także. Zależy od tego, czy zasłużył na to, żeby pójść do piekła na zawsze lub tymczasowo, lub był dobrym człowiekiem i zasłużył na to, żeby pójść do nieba, albo różnego rodzaju przykrości, albo miłe rzeczy spotykają go także w tym grobie. Grób jest okresem oczekiwania na dzień zmartwychwstania. Więc w zależności od tego, bardzo dużą częścią naszych modlitw za zmarłych jest także wybawienie ich od męczarni w grobie, jeżeli taka osoba często takiego musi niestety przejść. Że to jest jedna z tych części, ale nadal nie modlimy się do zmarłych, to jest bardzo ważna informacja, dlatego że nas jedynym punktem, jedynym celem naszych modlitw jest Bóg i tylko Bóg, nie mamy żadnych pośredników, więc i wierzymy, że zmarli i tak nas nie słyszą, więc modlimy się za nich, ale nie do nich. Dobrze usłyszałam, w islamie jest coś takiego jak zmartwychwstanie? Tak, jak najbardziej, to jest zmartwychwstanie ciała i duszy. To będzie w dniu sądu ostatecznego. Tak samo jak chrześcijanie, nie wiem jak z judaizmem, to że mam przyjaciela, który jest Żydem, on mi troszkę inaczej to opowiadał, to potem na judaizmie troszkę inaczej wygląda. Ale tak samo jak w chrześcijaństwie, my wierzymy w zmartwychwstanie jak najbardziej i w dzień sądu ostatecznego i w momencie, kiedy będzie dzień sądu ostatecznego, dusza i ciało zmartwychwstanie. Że to nie jest tylko zmartwychwstanie duszy, ale ciała i duszy będziemy wskrzeszeni. Dobrze, ja w takim razie bardzo Pani dziękuję za rozmowę i zapraszam do kolejnych odcinków Dialogu Międzyreligijnego. Dziękuję bardzo, Monika Ziółkowska. Dziękuję bardzo. A dobrze, no to usłyszeliśmy trochę o tym, jak to widzą muzułmanie. Nawet wierzą w zmartwychwstanie, to mnie zdziwiło, tego się nie spodziewałam. No to może wróćmy do naszej rozmowy. Kacper, powiedziałbyś coś więcej o tym, jak według chrześcijan wygląda w ogóle to życie po śmierci, ponieważ pani Urszula mówiła o tym, że są właśnie konkretne jakieś kary, nagrody u nich, a u nas W życiu chrześcijanina nie można tak powiedzieć, bo sam sens jakby pójścia do nieba nie składa się z czynów, tylko to, czy idziemy do nieba, czy nie, zależy od tego, czy przyjmujemy Jezusa, czy chcemy za Nim iść. Bardziej z tego, czy w Niego wierzymy. Chociaż to też nie do końca tak można powiedzieć, czy w Niego wierzymy, bo można powiedzieć, że wierzę w Jezusa, a kompletnie jakby tego nie okazywać swoim życiem. Chodzi o taką wiarę
w której faktycznie chcemy w to wierzyć, w której faktycznie chcemy to zgłębiać, chcemy faktycznie się tym interesować. Tak, ale o tym, jak sobie, że tak powiem, zasłużyć bądź nie zasłużyć, to porozmawiamy może pod koniec audycji. Natomiast ja chciałam spytać właśnie konkretnie o to, jak to życie może wyglądać, jakby co o nim wiemy. Znaczy, na pewno wiemy, że jeśli nie przyjmiemy, bo to chciałem z tego wyciągnąć, że jeśli nie przyjmiemy jakby Jezusa, to wtedy idziemy na zatracenie, idziemy do piekła i nie ma nas w zasadzie. Jest napisane, że będzie płacz i zgrzytanie zębów, ale ogólnie jest takie użyte takie słowo zatracenie, czyli tak jakby już przestajemy istnieć. Można tak na to spojrzeć, aczkolwiek ciężko powiedzieć, czy jest to jakiś rodzaj takiej wiecznej przykrości, czy jest to jakiś rodzaj takiego właśnie końca całkowitego. Dużo wiemy więcej natomiast na temat tego, co się stanie, jeśli faktycznie idziemy za Jezusem, jeśli później idziemy do tak zwanego nieba. I niebo to jest takie miejsce, gdzie jest Bóg, gdzie jesteśmy my i w zasadzie żyjemy w wiecznym szczęściu. I teraz można by było sobie zadać takie pytanie, no to jak to jest? To ja nie mam żadnego wyboru, w takim razie jestem tam i iść, po prostu się cały czas cieszę. To też nie jest tak do końca, dlatego że po prostu w obliczu takiej sytuacji, gdzie jesteśmy bardzo blisko Boga i jest taka sytuacja całkowicie czysta i też nie ma szatana, który by nas kusił do czegokolwiek, to po prostu żyjemy w takim szczęściu i w takim pokoju. Nie wiem do końca, co można robić w niebie. Wiem, że na pewno jest tam uczta, bo to jest w Biblii opisane, że jest tam uczta. Co więcej tam jest, nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. Jest też napisane, że jest tam chwalenie Boga. No, czyli generalnie właśnie jest to obrazowane jako takie absolutne szczęście, tak? Takie najwyższe. Tak. Dobrze. Czy można, jakby, co jest takiego najgorszego w filozofii buddyjskiej, co może człowieka spotkać po śmierci? Bo właśnie tutaj słyszeliśmy o piekle, a jak to jest w buddyzmie? Możliwości jest wiele, tak jak już mówiłem, w zależności od tego, jak żyjemy, nasza świadomość przyjmie taką, odrodzi się w takim świecie, czy w takiej sytuacji, która odpowiada naszemu życiu. I co ciekawe, buddyzm mówi o wielu różnych światach. Takie najważniejsze to są też nieba. To nie jest jedno niebo, ale wiele różnych nieb. Nieb? Tak się odmienia nieb. Albo piekieł, tak samo. W buddyzmie istnieją piekła. Istnieją światy, gdzie można się odrodzić jako tak zwany głodny duch i jeszcze inne, oczywiście jako człowiek, co jest najbardziej prawdopodobne, i jako zwierzę. Tak. Czyli niekoniecznie odrodzimy się na ziemi. Niekoniecznie, a jeśli nawet na ziemi, to niekoniecznie jako człowiek. Tylko tu jest jedna bardzo ważna rzecz i różnica, że żaden z tych światów nie jest na zawsze. Czyli nawet jeśli ktoś postępował naprawdę bardzo, bardzo źle, także jego świadomość jest świadomością piekielną i trafia do tych piekieł, do któregoś z tych piekieł po śmierci, to trwa to, może trwać dłużej lub krócej, ale tyle, ile ta karma zajmuje, żeby się wypaliła. I później odradza się w jakimś kolejnym świecie po śmierci. Mnie tak swoją drogą cały czas ciekawi, skąd wy czerpiecie całą tą wiedzę? No bo większość jakby religii ma swoje takie księgi, tak jedną konkretną, a buddyści to jak? U buddystów też są, oczywiście też jest literatura buddyjska i to w tej chwili jest 2500 lat i duża część Azji, więc jest mnóstwo tego. Natomiast nie ma czegoś takiego jak święta księga, która jest jakby taka autorytatywna, która mówi, że tak jest, a tak nie jest. Więc to bardziej jest doświadczenie duchowe przekazywane z pokolenia, z jednego pokolenia na drugie, pokolenia praktykujących na drugie. Ono może być spisane, może być przekazywane ustnie, tak jak przez pierwsze kilkaset lat buddyzmu, to tak naprawdę jest drugorzędna rzecz. Natomiast chodzi tu o żywe doświadczenie, nie o to, że coś jest, do czego się można odwołać i powiedzieć, tak jest. Kacper? A tak z ciekawości, to czy jest taka na przykład możliwość, żeby jeżeli ktoś na przykład był człowiekiem i potem pojawi się w tym na przykład jakimś tam piekielnym świecie, to wie o tym, że był człowiekiem, czy on nie ma o tym pojęcia, jakie było jego poprzednie życie? Nie wiem, ale buddyzm, z tego co buddyzm mówi, jest taki mechanizm jakby blokujący nasze wspomnienia z poprzedniego życia, czy z poprzednich żywotów. To niezależnie od tego, gdzie lądujemy, czy jesteśmy człowiekiem. Tak samo buddyzm powiedział, nie pamiętamy swojego poprzedniego życia, czy poprzednich żywotów, z małymi wyjątkami. Czasem podobno się to zdarza, nawet są badania takie,
nad tym właśnie, kiedy dzieci, ciekawe, że między drugim a piątym rokiem życia czasem mają pewne, zaczynają mówić pewne rzeczy, które niepokoją ich rodziców i odwołują się do jakichś doświadczeń z poprzedniego życia, mówią na przykład tam mieszka, gdzieś indziej jest mój dom, tak naprawdę to jest moja rodzina, nie tutaj. Później po piątym roku życia taka wspólna cecha tych przypadków, które badał tam na przykład taki doktor Ian Stevenson, jest właśnie taka, że te dzieci przestają o tym mówić. Jakby wystarczająco usłyszały gadać bzdury, więc zapominają też pewnie. No chyba, że to się odbywa w jakiejś kulturze, która akceptuje odradzanie się czy reinkarnację. Tam może być inaczej faktycznie. To ja tylko na początek może przypomnę tutaj trochę panią Urszulę, bo nie wiem na ile było ją słychać. Muzułmanie mają w Polsce jeden swój cmentarz, on jest w Warszawie. Krakowscy islamiści się starają o to, żeby w Krakowie również taki był. Oni właśnie chowają swoich zmarłych oczywiście ze sporym szacunkiem i właśnie chodzi też w dużej mierze o to, że to ciało zmartwychwstanie, tak, jeżeli człowiek na to zasłużył i że człowiek już jakby w grobie otrzymuje te swoje kary i nagrody za swoje czyny. Kacper mi tutaj zaczął opowiadać o tym, czy obchodzi wszystkich świętych, bo mnie właśnie ciekawił ten temat, więc jak 1 i 2 listopada wygląda z twojej perspektywy? Znaczy 2 listopada to w sumie się przyznam szczerze, że nie wiedziałem, że to jest święto, ale 1 listopada... No, u nas wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Aha, bo znaczy ja wiem, że wszystkich świętych jest, tylko że tutaj jakby pojęcie świętości jest trochę inne w protestantyzmie, bo święty jest każdy ten, kto przyjął Jezusa. No więc fajnie, że mamy wolne wszystkich świętych, no to możemy jechać na basen czy zrobić coś takiego. Chociaż przyznam się, że ja w tym roku też byliśmy z rodziną na grobach i oglądaliśmy między innymi nagrobki tam, niektóre też nowe. Także widzieliśmy i też jest taki zwyczaj, ale ja jednak tak raczej myślę trochę o tym świecie jako tak bardziej o tych ludziach niż o tych, co umarli. Mówiłeś, że nie byłeś nigdy na pogrzebie, ale czy wiesz coś o tym, jak taki protestancki pogrzeb wygląda? Znaczy, wiem, widziałem ewangelicki pogrzeb i on jest dość podobny do katolickiego, ale na jakby na swoim, na w sensie z kościoła zielonoświątkowego na pogrzebie nie byłem nigdy. Wiem, że się z tego, co mi wiadomo, to się zmarłych chowa i faktycznie są groby, ale jak wygląda sama ceremonia pogrzebu, to nie wiem, więc no nie tak, mogę ja powiedzieć. Też dotarłam przed audycją do informacji na temat Małgorzaty Braunek, aktorki dość popularnej, która zmarła w tym roku, nawiasem mówiąc. Ona była wyznania luterańskiego. I właśnie dotarłam tylko do takich informacji, że było w luterańskiej jakiejś tam świątyni tak nabożeństwo, po czym została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim bodajże. Znaczy tak, bo cmentarze ewangelickie na pewno są ewangelickie, ale jakby innych też wyznań w ogóle jakichś tam protestanckich, to mi ciężko powiedzieć, czy też swojego. No, wiem, że wszyscy zmarli są chowani na takim ogólnym, że tak powiem, cmentarzu, przynajmniej u mnie w mieście. Mm-hmm. I powiedz, czy wy tych zmarłych jakoś tak szczególnie wspominacie? No różnie na to ludzie patrzą, jakby to też zależy trochę od człowieka. Jezus powiedział takie coś, że niech umarli grzebią umarłych, więc raczej się ich nie wspomina, raczej się tego nie robi, ale czasami też ludzie wykorzystują ten czas, żeby się spotkać ze znajomymi i coś tam czasami poopowiadać, ale nie jest to jakby takie silne, jest to raczej taki zwyczaj. A istnieje w ogóle u protestantów takie pojęcie jak czyściec? Nie, w Biblii jakby w żadnej księdze nie możemy się doczytać ani takiego słowa, ani niczego takiego, co by na to wskazywało. Szczególnie, że tak jak powiedziałem wcześniej, Jezus powiedział, że są tylko dwie drogi. Jedna jest szeroka, a druga jest wąska, więc ciężko jakby rozmawiać o czymś takim jak czyściec. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że są apokryfy różne, w których można znaleźć coś, co by mogło wskazywać na to, że jest coś takiego jak czyściec, ale nie ma jakby w normalnych takich jakby księgach tych, co uważamy za natchnione, nie ma nic takiego napisane ani wspomniane na ten temat. No to ja może tak tutaj pokrótce tylko wyjaśnię, na czym polega ta różnica między katolikami, właśnie dlaczego w zasadzie my wspominamy zmarłych. No bo chodzi o to, że właśnie wierzymy w czyściec, tak? Wierzymy w jakąś taką przestrzeń, gdzie są dusze
ludzi zmarłych, którzy jeszcze do pójścia do nieba nie są przygotowani. Tak muszą się oczyścić z jakichś lekkich grzechów, bo właśnie tak jak rozmawialiśmy z Kacprem, to jest też ważna rzecz. U katolików jest coś takiego jak grzech lekki i grzech ciężki. Jeżeli umieramy z grzechem ciężkim, to wiadomo, że idziemy do piekła, natomiast z lekkich właśnie możemy się w czyśćcu oczyścić. No i dusze czyśćcowe, żeby przejść do nieba, potrzebują naszej modlitwy, tak? Dlatego my się właśnie za zmarłych często modlimy. Tutaj polecam słuchaczom taki film Największy z cudów, gdzie właśnie można tak pięknie zobaczyć zobrazowane, jak dusze czyśćcowe błagają o tą modlitwę. No, natomiast taką drugą płaszczyzną tego jest to, że właśnie mamy zmarłych, którzy już są w niebie, tak? Czyli tych wszystkich świętych, których szczególnie wspominamy 1 listopada. I tutaj jest coś takiego, że my jakby wspominamy ich, jakby prosząc ich o modlitwę za nas, tak? Bo oni są już blisko Boga i mają szansę jakby się za nami wstawić. To też jest taka, myślę, symbolika choćby świeczek na grobach, że właśnie prosimy, tak, ich o modlitwę. Dobrze, no to jak to jest z buddystami? Bo ja szczerze mówiąc nie natknęłam się nigdy na coś takiego jak cmentarz buddyjski albo coś takiego, jak to w ogóle wygląda. Jeszcze powiem, że przed chwilą byłem bardzo zaskoczony, bo żyłem w przeświadczeniu, że Małgorzata Braunek jest buddystką, znaczy była. Czyli ja znalazłam takie informacje w internecie, nie możliwe, wiem na ile możliwe, one były. Możliwe, że coś źle zrozumiałam. Nie wiem, albo, znaczy ona mogła jakby w ciągu życia zmienić swoje ten, natomiast na pewno pochodziła z rodziny luterańskiej i na pewno jej pogrzeb był luterański. Ciekawe, no w każdym razie zaskoczony byłem. Co do pogrzebów w buddyzmie, ja nie za dużo o tym wiem tak naprawdę, bo jestem buddystą na zachodzie, nigdy nie byłem w Azji. Mogę powiedzieć tylko to, co słyszałem o tych krajach azjatyckich i troszkę o tym, jak o pogrzebie jednym czy dwóch, na których byłem tutaj, czyli wśród buddystów na zachodzie. Więc na początek Azja. Z tego, co wiem, większości tych kultur buddyjskich ludzie są kremowani. Budda był spalony i w Indiach to jest też tradycja, pali się ludzi. I są takie, nie wiem jak to się nazywa, takie miejsca, gdzie po prostu te zwłoki tam dogrywają. Właśnie nawet nie krematoria, tylko bardziej tradycyjnie zostawia się tam popiół, zostawia się resztki, takie zgliszcza, nie? Takie, można powiedzieć, na tej zasadzie. Ale nie wszędzie, bo na przykład w Tybecie jest taka ciekawa tradycja, że, czy była, może lepiej powiedzieć, że rzucało się ciała tych zmarłych, rąbało się je i rzucało się sępom na pożarcie, które się zlatywały i zjadały. Mi się to osobiście bardzo podoba, że takie wykorzystanie tej powłoki cielesnej, żeby się zwierzęta mogły najeść. Natomiast już tak bardziej poważnie, to taką łączącą cechą wszystkie pogrzeby w buddyzmie jest to, ponieważ buddyści wierzą, że ta świadomość idzie dalej. Zanim jednak się odrodzi, jest okres, który jest pomiędzy tym życiem i następnym. I ten okres jest bardzo ważny. Więc jakby ten czas po śmierci też jest bardzo ważny, ponieważ w tym czasie pomagamy temu człowiekowi, czy tej świadomości, która już oczywiście nie jest w ciele, pomagamy jej pójść dalej, więc tutaj bardzo ważne jest, żeby z życzliwością się odnosić do tej osoby i też nie próbować jej zatrzymać. Jeśli nawet w nas jest rozpacz czy żałoba, co jest całkowicie naturalne, to jest ważne, żeby jednak się przemóc i puścić tą osobę, pozwolić jej pójść dalej. Czyli traktować ją z życzliwością, z miłością, ale też jednocześnie nie zatrzymywać, bo to jest dla nas, to nie pomaga tej osobie według buddyzmu. Więc to jest bardzo ważne. I jeszcze trzecia rzecz. W buddyzmie tybetańskim mówi się, ten okres między jednym życiem a drugim nazywa się bardo. I w pewnym momencie w trakcie tego bardo ta osoba, na początku ona nie wie jeszcze, że umarła, ta świadomość. Dopiero w pewnym momencie możemy jej pomóc zrozumieć to. Czyli jakby są też jakby modlitwy, nazwijmy to, czy rytuały, które służą temu, żeby przekazać temu człowiekowi, że nie żyje, ponieważ on myśli, że żyje. I w ten sposób jakby może puścić i pójść dalej. Ciekawe. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy właśnie zmarłych się jakoś wspomina potem? Na pewno. Nie jestem w stanie zbyt dużo o tym powiedzieć na wschodzie. Mogę powiedzieć o tym pogrzebie, czy tam dwóch, na których byłem na zachodzie, czy akurat tutaj w konkretnym przypadku w Anglii. Bardzo ważną częścią tej ceremonii było, to się nazywa
chwalenie tego, co dobre, czy jakoś tak, czyli po prostu mówienie o tej osobie i mówienie o wszystkich pozytywnych rzeczach w jej życiu, pozytywnych cechach, o tym, co zrobiła i tak dalej. I ten pogrzeb miał tak niesamowicie pozytywną atmosferę. W pewnym momencie to już nie było, oczywiście, że byliśmy tam smutni, ale w pewnym momencie to już radość wręcz taka zapanowała. Także bardzo taka podbijająca do góry atmosfera. Tak to kojarzę, te pogrzeby buddyjskie. Ja jeszcze was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie pozdrawiam od Justyny Kamińskiej i Agaty Grzybek, które niestety nie mogły dojechać, ale dzielnie do mnie piszą SMS-y, trzymają kciuki, żeby wszystko poszło dobrze i w ogóle. No to chciałam was spytać. Najpierw Kacper chciał coś powiedzieć o przechwyceniu. O pochwyceniu. Tak, bo jeszcze tak chciałem dodać o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych, tak się to mówi, i chodzi o to, że pewnego dnia przyjdzie po prostu Jezus i wtedy już nie będzie, nie umrzemy już po prostu my, chrześcijanie, tylko po prostu nagle znikniemy i będziemy już w niebie, nie? Bo jest taki werset, który wspomina o tym, że dwóch będzie pracować w polu i jeden zostanie, a drugi zniknie, więc jakby jest też taka opcja, że nie zdążymy umrzeć, można to tak powiedzieć. Dobrze, no to wróćmy do tego pytania, czy można zasłużyć na życie po śmierci. Może najpierw tutaj na temat buddyzmu. No, według buddyzmu ono będzie, czy się... Tylko może być jakby lepsze bądź gorsze, tak? Może być lepsze lub gorsze, więc tak naprawdę nie można zasłużyć na to, żeby ono było, ono będzie. Ale zależy jakby jakość tego życia od tego, co robimy, tak? Tak. Można powiedzieć, że w zależności od tego, jakim jesteśmy człowiekiem, to takie tendencje w naszym charakterze, jeśli ktoś jest na przykład szczodrym człowiekiem i spędza całe życie próbując rozwijać to w sobie, staje się mniej egoistyczny, no to jakby to ma konsekwencje w następnym życiu. Natomiast jeśli ktoś marnotrawi to życie i w zasadzie nie zmienia siebie, pozostawia siebie takim był, no to życie jest bardzo, bardzo podobne do tego. Ten jego, powiedzmy, że jego, nie mówię teraz, niekoniecznie mówię o jakichś warunkach, w jakim się człowiek odrodzi, czy ciele, ale po prostu nasz charakter. Budujemy swój charakter. To jest, na tym buddyzm polega. To jest etyka intencji. W trakcie tego życia budujemy swój charakter poprzez to, co robimy, poprzez intencję, z jaką żyjemy. Jak się zachowujemy. I to tak samo można to odnieść do kolejnego życia. Nie ma tak naprawdę różnicy. Pani Urszula mówiła o tym, że w islamie jest tak, że właśnie też zależy jakby to życie od naszych czynów, ponieważ można trafić do piekła i można do niego trafić na zawsze, a można na krótko. Bądź też można właśnie za dobre czyny trafić do nieba, no i tam też właśnie wspominała o tym, że są takie bardzo konkretne nieraz kary i nagrody za rozmaite czyny. Kacper. No, tak jak już mówiłem wcześniej, bo ja trochę wybiegłem przed temat, że w chrześcijaństwie jest trochę inaczej, że jeśli wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w to sercu swoim, to będziesz po prostu zbawiony i tam jakby nie kryje się nic za tym. Czyli jeżeli po prostu chcesz być z Jezusem i chcesz za Nim podążać, to już wystarczy. Dlatego może już, jak już to wcześniej powiedziałem, to może trochę odwrócę pytanie, powiem, czy można stracić to zbawienie, bo to jest na przykład takie ciekawe, nie? No tak, można. To wbrew pozorom to jest bardzo trudne, żeby stracić to zbawienie, że jak się go już ma, jak się już uwierzyło w Jezusa, to bardzo trudno jest to zbawienie wbrew pozorom stracić. Bo jeśli się ma takie pełne poznanie, takie faktyczne, że już się wie o tym wszystkim, o tym, że jest Jezus i o tym, że to wszystko jest prawda, że to wszystko jest jakby prawdziwe, że to wszystko jest dobre i tak dalej, i się wtedy jakby uzna, że się tego nie chce, to można w ten sposób stracić zbawienie. Tylko że no z drugiej strony przypadek trochę niemożliwy, no bo jakim cudem ktoś, kto jakby uwierzył w to wszystko i uważa, że to jest prawda i uważa, że to jest dobre, mógłby kiedykolwiek uznać, że tego nie chce. Ale jest taka opcja. Gdybym na przykład ja teraz w tym momencie został buddystą i odrzucił wszystko, co mi mówi chrześcijaństwo, no to już nie mogę wrócić. Ale nie mogę. Jakby to nie wydaje mi się, żebym to zrobił. Chociaż też muszę uważać na to, ale nie jakby...
No tak, no jednak muszę uważać w sensie takim, że bo jest napisane, że kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł, bo to wbrew pozorom łatwo sobie można powiedzieć, że a, ja tam przecież wszystko już wiem, nie? Ale trzeba jednak się patrzeć na siebie, bo łatwo jest popaść w taką pychę i powiedzieć sobie, że ja już wszystko wiem, ja już jestem okej, a tymczasem można stracić zbawienie, a to jest bardzo dużo. No tak, według Kościoła katolickiego to nie jest aż takie trudne stracić właśnie tą łaskę, ponieważ generalnie oczywiście od chrztu mamy tę łaskę świętości, natomiast możemy ją utracić i tracimy ją wiele razy grzesząc. Właśnie tak jak mówiłam, mamy takie pojęcie grzechu ciężkiego, kiedy to właśnie tą świętość tracimy całkowicie i jeżeli byśmy umarli w grzechu ciężkim, no to idziemy wprost do piekła. Natomiast na szczęście Pan Bóg dał nam taką łaskę, że mamy sakrament pokuty i pojednania, w którym to możemy tę łaskę świętości właśnie odzyskać, kiedy wyznamy swoje grzechy. Także tak to właśnie wygląda w Kościele katolickim. No więc to niewątpliwie jest taka różnica w chrześcijaństwie, że właśnie nie liczy się naszego życia po śmierci miarą naszych uczynków, tak? Nie zarabiamy sobie na nie, tylko dostajemy je, powiedzmy, w wielkim prezencie, tak? Taki optymizm chrześcijański. Ale nie dla mnie. Na mnie płacz i zgrzytanie zębów. Jeśli postawiłem na złego konia buddyjskiego, oczywiście. No ale to my mamy jakby lepsze szanse, bo my nawet... Wy macie lepsze, tak. Mamy lepsze szanse według buddyzmu, proszę, tak optymistycznie. No właśnie, tak. Bo tak czy siak, jeśli jesteś dobrym człowiekiem, tylko że w buddyzmie oczywiście nie jest celem powielanie tego życia, nie? Co innego jest celem. Ale to ktoś to kiedyś wyprowadził, taki dowód, że opłaca się wierzyć w Boga, bo nic się na tym nie traci, a można wiele zyskać. Tak, a tylko że jakby jeśli się na podstawie tego, że się jakby coś na tym zyskuje, wierzy w Boga, to tak by się nie wierzyło, więc... automatycznie. Ja się pocieszam, że się spotkam może z Dalajlamą i innymi ludźmi w piekle w takim razie, jeśli faktycznie się okaże, że